Janusz Kołodziej. Nie zastanawiam się nad tym. Ten, który jest lepszy ode mnie. Przegranej. Miło spędzić czas. Chęć wygranej. Rok 2010. Nieudany sezon. Nie jest łatwo, ale daje radę. Tarnów. Tony Ricardo. Jak każdy mistrz świata. Wolę dawać niż dostawać. Gdybym był Bogiem, chciałbym zrobić równość na świecie, czyli żeby nie było ludzi biednych i bogatych, żeby wszyscy żyli na tym samym poziomie. Więc to będzie ten. To będzie trafny ten, ale chciałbym, żeby moi rodzice żyli jak najdłużej i żebym z nim był, miał szansę widzieć się jak najczęściej. Droga miłującego, pokój wojownika. W wolnym czasie, chcąc odciąć się od rzeczywistości, spędzam ten czas po prostu na inne rzeczy, które uwielbiam, typu cross, wyścigi samochodowe, czy też model zdalnie sterowany. Jest to niesamowite wyróżnienie, jeżdżąc z orłą na piersi i reprezentować swój kraj. Dodatkowo to naprawdę zobowiązuje do tego, żeby dobrze pojechać. I jest to niesamowite wyróżnienie, a przy okazji dodaje jakby wiatru w żagle, żeby dobrze jechać, bo to reprezentuje się swój kraj i chce się jak najlepiej dla swojego państwa. Także na pewno będę się starał. No oczywiście w Polsce jest tak, że żużel jest jest najbardziej popularny i przychodzi dużo kibiców, dużo fanów. Przy Pucharze Świata wszyscy nam kibicują i dostarczają nam mnóstwo emocji, więc tym bardziej nie chcemy zawieść i jechać dobrze, jak najlepiej i wygrywać. Będąc małym chłopcem, próbowałem wielu rzeczy, rozpoczynając od śpiewania, tańca, gry na instrumentach i naprawdę wielu rzeczy. Dopiero na żużlu poczułem to, co powinienem, czyli tą pełną frajdę i to, co powinno być, że z tym już chcę być do końca życia i jeśli ktoś nie może odnaleźć swojej drogi, to jak najbardziej namawiam na to, żeby spróbował jazdy na żużlu, bo to jest coś innego.